Państwa, Robert Dzięba. Kolejny kwadrans z historią. Czas zacząć. Ale proszę Państwa, ten kwadrans to oczywiście bardzo mało, sam Państwo zaznaczacie, że chcielibyście, żeby ta audycja była dłuższa. To być może dobrze, że kwadrans, bo proszę Państwa, po pierwsze, nie wszystkie informacje uda się wyczerpać, nie o wszystkim uda się powiedzieć, ale także, proszę Państwa, nie uda się Was zanudzić. Dziękuję za te miłe słowa także po ostatnim odcinku Kwadransu z Historią, także po książce, która do Państwa dzięki audycji Radia Kołobrzeg dotarła. Do Waszych rąk trafił również rocznik kołobrzeski. Ostatnio pokazywałem to, teraz już wersją drukarską się pochwalę. Wyszło 100 egzemplarzy. Ja przypomnę, proszę Państwa, że to projekt związany z tradycjami historycznymi, na który Fundacja Historia Kołobrzegu otrzymała dofinansowanie z budżetu z gminy miasto Kołobrzeg. Dziękujemy Pani Prezydent za to, bo dzięki temu mogliśmy zrealizować to opracowanie. 200, ponad 60 stron są artykuły poświęcone i archeologii, i historii Kołobrzegu oraz okolic, historii wojskowości, historii sztuki, zabytków. Są różne inne artykuły, raporty, sprawozdania, wspomnienia, chociażby wspomnienie świętej pamięci Antoniego Szarmacha, obywatela zasłużonego dla Kołobrzegu, nie budzi to wątpliwości, a także recenzja pierwsza. Proszę Państwa, zachęcamy wszystkich tych. Ja osobiście zachęcam i proszę, jeżeli na przyszły rok, bo planujemy na jesień wydanie, będziecie Państwo chcieli napisać coś ciekawego, macie Państwo swoje własne wyniki badań, jesteście autorami prac, bądź też chcielibyście spróbować i napisać coś ciekawego, my, proszę Państwa, zachęcamy. Oczywiście jest komitet redakcyjny i podlega to określonej weryfikacji, natomiast zachęcamy do tego, żeby próbować. Tu jest w Kołobrzegu wielu historyków, nie wszyscy zajmują się tylko i wyłącznie historią Kołobrzegu. Myślę, że jest to dobra okazja do tego i rocznik kołobrzeski jest dobrym miejscem do tego, aby te wszystkie kwestie mogły znaleźć się właśnie w takim opracowaniu poświęconym historii. Raz do roku jedna publikacja. Mogę Państwu powiedzieć, że pierwsze zgłoszenia już są i planujemy, że w przyszłym roku będzie można rocznik kołobrzeski. Tak chcemy skonstruować ten projekt, czyli zrealizować rocznik kołobrzeski wcześniej. Chcemy zrealizować ten projekt tak, żeby rocznik można było kupić. Państwo patrzycie trochę krytycznie na to i twierdzicie, że to błąd, że go nie sprzedajemy. Niestety realizacja projektu, proszę Państwa, odbywa się w roku budżetowym i żeby rozliczyć ten projekt, musimy to zrobić do końca roku kalendarzowego. Czyli wydając czasopismo, które wychodzi tuż przed Bożym Narodzeniem, no Państwo sami chyba widzicie, że nie ma możliwości, żeby prowadzić jakąś politykę sprzedażową, aby to Państwa również to dotarło i żeby można było to zrobić skutecznie w określonym czasie, a nie, że już 2 stycznia powiemy, ale nie, już nie możemy, bo się skończyło. Ale myślimy nad tym, żeby zrobić to inaczej, a zgłaszają się osoby, jest chociażby dr Edward Wiśniewski, zgłosił się z historią szkolnictwa wyższego w Kołobrzegu, ale pracuje też już Edward Stępień. Miejmy nadzieję, że już niedługo doktor, czego życzymy panu mecenasowi. Natomiast artykuł bardzo ciekawy, bo na pewno myślę i proszę pana Edwarda Stępnia, żeby zajął się wreszcie szczegółowo sprawą procesu komandora, a kontradmirała teraz, Stanisława Mieszkowskiego, bo ten temat nie został dogłębnie zbadany, nie został dogłębnie opracowany i to są kwestie, które zasługują chociażby na to, żeby to przepracować. Co jeszcze, proszę Państwa, jest tego bardzo dużo, trzeba się zdecydować. Zobaczymy, co będzie więcej. Będziemy o tym na pewno mówili na bieżąco w audycji Kwadrans Historii. A dzisiaj, proszę Państwa, święta. Boże Narodzenie, bo nam się zbliża i już jutro Wigilia. A w związku z tym chciałbym dzisiaj dla Państwa, przygotowałem i chciałbym, żebyście Państwo obejrzeli krótką rozmowę z Krystyną Gawlik, przewodniczącą Klubu Pioniera, Kołobrzeskiego Klubu Pioniera, na temat pierwszej Wigilii, pierwszych świąt w Kołobrzegu, bo to 75 lat temu w Kołobrzegu obchodzono właśnie pierwsze Boże Narodzenie. Wiadomo, że pierwsza gwiazdka, wtedy kiedy przyjechaliśmy, to muszę troszeczkę jednak powiedzieć, że nie było mieszkania do wyboru, które nie wymagało albo naprawy dachu, a już nie mówiąc o oszkleniu, nie mówiąc o zabezpieczeniu pierwszego pobytu. Cóż to mówić, pierwsza gwiazdka. Niewiele brakowało zaraz do gwiazdki od końca października, jak przyjechaliśmy. To byliśmy jako rodzina w szoku, w sensie i
zamieszkania, w sensie utrzymania się, w sensie bezpieczeństwa, które groziło dwukrotnie. Z jednej strony, dzisiaj już możemy powiedzieć, ze strony przebywających jeszcze Rosjan, byliśmy pod okupacją radziecką, wtedy rządziła w Kołobrzegu komendantura radziecka przez 2 miesiące. I wiadomo, trudności. Każdy, który jakoś przyjeżdżał, coś niecoś przywiózł z sobą, jakichś zapasów, może i zabawki, bo mówię o sobie, o swojej rodzinie. Mieliśmy takie zabawki troszeczkę też spakowane na choinkę. To były zabawki robione z bibuły, bo to było też w okupacji. Słomka, bibuły, łańcuchy, malowane jakieś tam ozdóbki. I wiadomo, że o drzewko w Kołobrzegu nie było trudno. Łatwo się zdobyło drzewko, ale dekorowało się naprawdę bardzo prostymi. Ktoś czegoś miał, jeden drugiemu pożyczył. Proste jakieś tam bombeczki, wstążeczki, co kto miał, po prostu dekorował. Ktoś może przywiózł większy jakiś dobytek, zabawek, miał coś więcej. Ale chciałam powiedzieć, że ta pierwsza gwiazdka, mimo że ta choinka była udekorowana jakoś i skromnie, ale była, przecież nie było żadnych wiele ozdóbek, nie mówiąc o jakimś cukiereczku, który można zawiesić, czy jabłuszku, który zawieszać, tak byli nauczeni przy choinkach, na choinkach były. No to niestety było bardzo skromnie. Wigilia, no cóż, naprawdę skromnie. Kto to myślał, że o takich daniach, kto to myślał, że tam ma być. Ale opłatek był, bo już kościół był. Tylko tyle, że w ramach tego sąsiedztwa ludzie w obawie i w obawie tych niebezpieczeństw wzajemnie się szanowali, wzajemnie sobie pomagali, wzajemnie sobie spotykali się wieczorem, nawet wspólnie ci lokatorzy, którzy byli sąsiedzi na Wigilii. Ja zamieszkałam na Unii Lubelskiej dzisiaj, tam właśnie, gdzie sklep Karo, zaraz w pobliżu, dzisiaj jest ten mały wejście Złotnik. I powiem, że ojciec przyjechał już w czerwcu, zabezpieczył nam parter, bo byliśmy bardzo krótko i zmuszeni byliśmy, mama się bała, małe dzieci, ona też kobieta, bała się mieszkać na parterze i przeszliśmy na trzecie piętro, bo już pierwsze i drugie było zajęte. I ta grupka tych mieszkańców, które tam mieszkała, byli repatrianci, jak powiedzmy, knapikowie, lekterowie, to spotykaliśmy się razem. Razem jakiś posiłek się wznosiło do jakiejś osoby jednej i myśmy się tam dzielili tym odpłatkiem i co skromnie ktoś przyniósł, to była potrawa. Ale wtedy nie przywiązywało się wagi do potrawy, że musi być taka. Byliśmy szczęśliwi. Po pierwsze szczęśliwi, że się wojna skończyła. Po drugie szczęśliwi, że możemy być już sami i w jakichś trudnych warunkach, ale liczyliśmy, tak jakby ojciec tu, że to miasto ma wielką perspektywę. I była ta serdeczność, wzajemna pomoc. Przecież pierwszy raz ludzie pracowali bez wynagrodzenia za deputat, któryś był obiad wspólny czy coś. Ale niemniej w tym niebezpieczeństwie, bo po takich ścieżkach, w ciemnościach, szliśmy na pasterkę grupowo. Grupa się organizowała i szliśmy na pierwszą pasterkę. To tą pierwszą pasterkę pamiętam. Szliśmy na pierwszą pasterkę i wszyscy grupą pilnowaliśmy się, żeby wrócić. Miasto pełne gruzów, nie ma przejścia. Po tych gruzach, po bardzo mało ścieżek, ciemnota i wracaliśmy do domu po tym. Także następne święta, pierwszy dzień czy drugi, to u kolejnej, pamiętamśmy, spotykali się u kolejnej rodziny, śpiewaliśmy kolędy. Nauczeni byliśmy wtedy, więcej się śpiewało kolęd, jak dziś pamiętam, jak dzisiaj w naszych domach. Bo dzisiaj posiłek jest trochę ważny, ile będzie, ale o tych kolędach zapominamy. A pamiętam, że te kolędy były tak śpiewane przez nie tylko Wigilię, ale potem nawet święta, jakśmy się spotykali, to również kolędy były śpiewane. Ja właśnie niektóre kolędy, które tak sobie zapamiętałam,
to z dzieciństwa, że ją umie do dzisiaj te najbardziej popularne, które były śpiewane w tej kolędy. I nie myślę, że nie tylko moja rodzina w tym właśnie, gdzieśmy mieszkali w budynku, ale mając kontakt dzisiaj z naszymi pionierami przez wszystkie lata, a jest ich jeszcze trochę żyjących, to każdy wspomina te czasy trudne, w takim niebezpieczeństwie, ale pełne życzliwości i przyjaźni, we wzajemnej sobie pomocy szukania. Nawet po te drzewko, jak szli gdzieś wycinać, to nie szedł pojedynczo, tylko szła grupa. Grupa, bo się bali, po prostu bali się niebezpieczeństwo. Ja mogę wymienić dzisiaj parę nazwisk, które jeszcze żyją z tych czasów i tą pierwszą gwiazdkę przychodzili. Jak państwo Tuligowski, pan Leśniak, Tuligowski, Edward i Bronisława, jak Usewicz, Gertruda Ulewicz, jak wiele innych, tutaj jest taki, który mieszkał, pani Garbacz, Janina. Wiele osób tu mi zamieszkało i do dzisiaj jeszcze wymieniam te osoby, które jeszcze żyją. Z nimi mamy jakiś kontakt, są naszymi członkami. Oczywiście nie wymieniam osób, które z najbliższych naszych rodzin, tak jak moje i inne, już odeszli. Ale ci pierwsi właśnie mieszkańcy to są, jeszcze mieszkają. Kiedy mamy czasami wigilię swoją, spotykamy się, to się po prostu wtedy dzielimy naszymi wspomnieniami. I muszę powiedzieć, że to był tak odległy już jest czas, ale kiedy my się spotykamy, odwiedzając tych bardziej chorych, idąc do nich, oni o tym właśnie w okresie tym właśnie świątecznym staramy się iść do tych, którzy nie mogą się spotykać, przychodzić na spotkania takie wigilijne, to my idziemy do nich. I oni nucą tą jeszcze sobie kolędę z nami, wtedy, kiedy ich odwiedzają. I mówię, zawsze wspominają te młode lata, ale te swoje warunki i te pierwsze lata właśnie tej Wigilii, o której dzisiaj wspominam. Ale powiedziałam, każde wspomnienia z tymi ludźmi to się kończą taką łezką wokół, bo bardzo przeżywali. No, potracili, wiadomo, wszyscy swoich bliskich. My już, co mówimy, jesteśmy, no to już jesteśmy tam. Młodsi byli, bo nasi rodzice, nasi, prawda, czy dziadkowie, no to już wiadomo, że odeszli. Ale my jeszcze jesteśmy tym trochę żywym pokoleniem. Staramy się przekazywać naszym dzieciom, naszym wnukom, wpajać, żeby się mogli cieszyć każdą drobiazgiem, tak jak my się cieszyli, bez tego egoizmu, bez tej nienawiści. I tego właściwie ja, jako przewodnicząca klubu w moim środowisku, myślę, że będę wyrazicielem tych wszystkich jeszcze pionierów, kolegów, moich pionierów, którzy żyją i z różnym stanem zdrowotnym, ale będę wyrażała to, że składając życzenia, chcę złożyć życzenia naszym przyjaciołom, naszym pionierom, ich rodzinom, a w imieniu nas chciałam złożyć dla naszych mieszkańców, dla naszych przyjaciół, dla tych wszystkich, co nas wspierają, pomagają i chcą z nami często rozmawiać. Bardzo dziękuję też mediom, że dzięki mediom możemy swoje historie pokazywać. Możemy przekazywać je młodzieży, dzieciom, możemy w jakiś sposób wspominać. Różnie może być odbiór u niektórych. Niemniej to, co zrobili pierwsi nasi rodzice, nasi bracia, nasi ojcowie i my już jako dorastające dzieci, to naprawdę ciężka, ciężka praca, historia dla naszego miasta. I chciałam jeszcze raz wyrazić, życzyć Państwu wszystkim spokojnych, zdrowych, radosnych w gronie bliskich świąt i by się marzenia nasze spełniały w naszym przyszłym roku. I to wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Ja jestem bardzo, jeżeli idzie o życzenia, o takie kwestie, proszę Państwa, człowiekiem dość skąpym, może tak,
powiem, wychodzę z założenia, że są osoby, które lepiej sobie z tym radzą. Niemniej jednak życzę Państwu, aby te święta Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnej, ciepłej i przede wszystkim radosnej atmosferze, bo przez ten rok, w którym podzieliliśmy się dość mocno jako Polacy, tej radości, tej życzliwości zwykłej, ludzkiej, po prostu czasami nam na co dzień brakuje, zwłaszcza, że jeszcze czasy koronawirusa. To nagranie, które Państwo widzieliście, to pochodzi z ubiegłego roku. Zrealizowane mam sporo takich nagrań pionierów kołobrzeskich, które realizowaliśmy do archiwum. To takie właśnie to, na 75. rocznicę, ale to były jeszcze czasy, kiedy można było się spotykać i w czasach internetu, tych wszystkich spotkań, przeróżnych lekcji zdalnych i tak dalej, no trochę odseparowaliśmy się od siebie, odzwyczailiśmy się tej właśnie takiej ludzkiej postawy i tego Państwu życzę, żeby ona wróciła i miejmy nadzieję, że przyszły rok pod tym kątem będzie lepszy, a to spotkanie rodzinne, czy spotkania rodzinne w ogóle święta, ograniczone wszakże, wynikające z przepisów, niech będą, proszę Państwa, dla nas taką zapowiedzią lepszego, nowego 2021 roku. Za uwagę dziękuję, Robert Dzięba. Kłaniam się jeszcze raz. Wesołych świąt. Thank you.